Ukonstytuował się komitet, którego zadaniem było upamiętnienie Polaków ratujących Żydów. Ten komitet składał się z osób reprezentujących różne poglądy, różne stanowiska, nawet różnoraką przeszłość. No wymienię może dwa nazwiska. Stanisław Orsza Broniewski i profesor Janusz Durko, obydwaj nieżyjący. Oczywiście mógłbym te nazwiska mnożyć. Proszę Państwa, w 2007 roku rozpoczęliśmy starania o uchwałę Rady Miasta lokalizującą pomnik upamiętniający Polaków ratujących Żydów tu właśnie koło kościoła. Może Państwo widzieli przed kościołem taki zielony po prawej stronie, jak stąd wyjdziemy, placyk, na którym ma powstać pomnik. Przedtem były różne inne lokalizacje, również inna lokalizacja na Placu Grzybowskim. No, z różnych przyczyn, których tu nie będę omawiał, tamte lokalizacje nie zostały zaakceptowane. Po długich staraniach 20 października 2011 roku Rada Miasta podjęła właściwie jednomyślną decyzję o lokalizacji pomnika właśnie w tym miejscu. Jednomyślną, dlatego że poza dwoma głosami wstrzymującymi wszyscy przedstawiciele poszczególnych ugrupowań politycznych za tą lokalizacją głosowali. No, powstał wówczas problem natury bardziej może technicznej. Opracowanie regulaminu wyboru projektu, rada, komisja konkursowa, no a przede wszystkim cały szereg innych spraw związanych chociażby z finansami. No, długo to trwało, ale po dwóch latach, kilkanaście dni temu, została ogłoszona w materiałach Rady Miasta Warszawy, zostały ogłoszone materiały niezbędne dla przeprowadzenia konkursu. Ja oczywiście nie będę ich streszczał, chcę jedynie Państwu powiedzieć, że nasza konferencja służy rozpropagowaniu tego konkursu. Chodzi nam o to, by jak najwięcej osób w Polsce, artystów, rzeźbiarzy i innych specjalności zdecydowali się na wystąpienie w tym konkursie, może również też jakieś zespoły zagraniczne. Chodzi nam o to mianowicie, by ten pomnik naprawdę był godny tych, którzy na nim będą imiennie wymienieni, no i godny miasta Warszawy, która przecież nie jest niczym innym jak stolicą Polski. Proszę Państwa, ja nie będę się dłużej rozwodził. Tutaj są zaproszone osoby, które będą różne kwestie tutaj Państwu oświetlać z innych punktów widzenia i oczywiście dotyczących już bardziej szczegółowo i lokalizacji tego pomnika, no i zasad konkursu. Najpierw poproszę o wypowiedź księdza proboszcza, który tak jak każdy z kolejnych proboszczów Wszystkich Świętych serdecznie popierał naszą inicjatywę. Muszę też powiedzieć, że pewne początki tej inicjatywie dała tablica znajdująca się na kościele poświęcona przez kardynała Glempa w obecności ówczesnego premiera Jerzego Buzka. Zresztą władze kościelne w każdym wymiarze są nam sprzyjające i dlatego też znajdujemy się na tym terenie. Komitet nie ma własnych funduszy, sali sobie by nie wynajął, a poza tym życzliwość księdza proboszcza jest nieustająca. Proszę księdza proboszcza o parę słów. Bardzo dziękuję. Ja tylko w imieniu parafii Wszystkich Świętych, którą reprezentuję, chciałbym wyrazić swoją radość i zadowolenie, że ta lokalizacja będzie właśnie w pobliżu Kościoła Wszystkich Świętych. Ci, którzy znają historię parafii, pamiętają wielkie postaci związane z okresem
okupacji hitlerowskiej, z okresem istnienia getta i działań, które były prowadzone tutaj przez osoby zaangażowane, zarówno duchowne, jak i świeckie. Działań, które były prowadzone na rzecz ratowania osób narodowości żydowskiej. Reprezentantem najbardziej znanym, uhonorowanym przez Instytut Yad Vashem w tej dziedzinie jest oczywiście ksiądz prałat Marceli Godlewski, ale przecież nie tylko co do jego osoby możemy mówić o zasługach w tej kwestii ratowania, pomocy osobom narodowości żydowskiej w okresie getta, w okresie okupacji hitlerowskiej. Dlatego też cieszę się, że ta lokalizacja zyskała uznanie, że przechodzimy jakby do następnego etapu w związku z budową, z powstaniem tego pomnika upamiętniającego wysiłek Polaków na rzecz tych, którzy wtedy pozbawieni byli wszelkich praw, pozbawieni byli tego podstawowego prawa, prawa do życia. A jako ci, którzy mieszkaliśmy razem tyle wieków na jednej ziemi, stawaliśmy obok siebie, stawaliśmy po to, aby nieść sobie pomoc i warto te wszystkie wysiłki upamiętnić, zwłaszcza, że wysiłki podejmowane przez Polaków były zagrożone karą śmierci i nie tylko osoby pomagającej, ale całej rodziny. Dlatego też wyrażam jeszcze raz swoje uznanie i radość i cieszę się, że czynimy kolejny krok na drodze do powstania tego pomnika upamiętniającego wspaniałych ludzi. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę pana profesora Jana Żaryna, żeby scharakteryzował te materiały, którymi będziemy się posługiwać w całości lub w części, w zależności oczywiście od jakości tych materiałów, przy lokowaniu tabliczek imiennych wskazujących na tych, którzy w sposób niezwykle odważny, heroiczny, można powiedzieć, ratowali swoich współobywateli. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym przede wszystkim przypomnieć postać świętej pamięci profesora Tomasza Strzębosza, który był przez wiele lat przewodniczącym Komisji Historycznej Komitetu dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów i to jego tutaj praca dała początek tego zasobu archiwalnego, który w tej chwili jest w dyspozycji Komitetu dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów. Jednak zanim przejdę do omawiania tego zasobu, to chciałbym Państwu powiedzieć, że z punktu widzenia merytorycznego my jako inicjatorzy, czyli Komitet dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów, chcielibyśmy bardzo, by pomnik odzwierciedlał całą gamę zjawisk, które mieszczą się w pojęciu Polacy ratujący Żydów i z punktu widzenia takiego najbardziej czytelnego podziału tychże zjawisk, to przede wszystkim chcielibyśmy z jednej strony upamiętnić tabliczkami imiennymi osoby indywidualne, całe rodziny często Polaków, którzy z narażeniem życia ratowali Żydów w czasie wojny, a z drugiej strony chcielibyśmy też podać instytucje, zarówno instytucje Polskiego Państwa Podziemnego, instytucje Rządu Polskiego na Uchodźstwie, jak również szczególnie instytucje Kościoła Katolickiego, trzech obrządków, ale ze szczególnym uwzględnieniem rzecz jasna żeńskich zgromadzeń zakonnych, bo te będą się wybijały na plan pierwszy, szczególnie ilościowo tych domów zgromadzeń zakonnych żeńskich było najwięcej zaangażowanych w to dzieło pomocy. W związku z takim planem
Istnieje oczywiście i od samego początku istnienia komitetu istniała potrzeba gromadzenia danych, które by w sposób precyzyjny były zweryfikowane i prowadziły nas w stronę dobrego przedstawienia tego wielkiego dzieła, jakim była pomoc udzielana przez Polaków Żydom w czasie II wojny światowej. I tutaj oczywiście liczymy na istniejące już zgromadzone zasoby archiwalne i listy imienne. W pierwszym rzędzie wypada rzecz jasna wymienić Instytut Izraelski Yad Vashem i Medal Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Ponad 6600 Polaków dziś jest uhonorowanych tymże medalem, ale wiemy rzecz jasna, że ze względu na charakter i procedury Instytutu Yad Vashem, również na innych listach państwowo-narodowych znajdują się Polacy. Jesteśmy tutaj po pierwszych rozmowach z litewskimi historykami i specjalnym instytutem zajmującym się honorowaniem Litwinów jako ratujących Żydów w czasie wojny światowej. Co najmniej 99 osób z tej litewskiej listy to Polacy kresowi tam mieszkający. A zatem ta lista Instytutu Yad Vashem jest szersza w przypadku polskich osób niż tylko i wyłącznie polska lista. Jesteśmy po wielu rozmowach z prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, panem doktorem Łukaszem Kamińskim, i projekt Index, którego częścią zresztą są zasoby Komitetu dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów, również jest ten indeks do przyszłej dyspozycji artysty rzeźbiarza, który będzie ten pomnik tworzył. Mamy również bardzo ciekawą współpracę z wieloma osobami, instytucjami, które nam przekazały swoje listy budowane przez lata. Nie chcę o wszystkich opowiadać, bo będzie to trwało za długo, a wspomnę tylko między innymi o pracy zespołu pod kierunkiem księdza profesora Pawła Rytla Andrianika, który z ramienia arcybiskupa Dydycza jest członkiem naszej komisji historycznej, i jego na dziś 600 nazwisk zweryfikowanych kapłanów polskich ratujących Żydów w czasie II wojny światowej stanowi również zasób naszego komitetu. Są oczywiście kilkakrotnie ponawiane przez zgromadzenia zakonne wyniki ankiet, które są w naszym zasobie. Ostatnia taka ankieta tworzona pod kierunkiem siostry Jolanty Olech, również członek Komisji Historycznej naszego komitetu, jest w naszych zasobach i jest to bardzo cenny dokument, który nam będzie pozwalał na przekazanie tej listy konkretnym rzeźbiarzom czy artystom, którzy wygrają tenże konkurs. Jest w końcu lista między innymi prowadzona od lat przez księdza profesora Zygmunta Zielińskiego i pana Marka Pola z Kanady, również obejmująca nazwiska przede wszystkim księży diecezjalnych, zakonnych. Jest lista stworzona na moją prośbę przez panią Ewę Siemaszko. Ta z kolei lista obejmuje na dziś przez nią zweryfikowanych ponad 70 nazwisk Polaków, którzy ratowali Żydów, a jednocześnie zostali na Wołyniu przede wszystkim zamordowani przez nacjonalistów ukraińskich. Jest lista, która liczy ponad 250 stron, tworzona przez panią Janinę Herę od lat. Społecznie ta osoba bardzo zaangażowana w naszej komisji historycznej tę listę przygotowywała, głównie obejmującą świat artystów, aktorów, kina przedwojennego. Jak Państwo wiedzą, te środowiska były bardzo mocno złączone ze sobą, polskie i żydowskie. To owocowało później wieloma pięknymi postawami wśród Polaków. Takich list mamy jeszcze więcej. Najważniejsza rzecz jasna dla nas jako
twórców, współtwórców Komitetu i Komisji Historycznej. To nasza własna lista komitetowa, która liczy ponad 800 jednostek archiwalnych. Od lat znajduje się to w depozycie w Archiwum Akt Nowych, stąd w naszej komisji jest i dyrektor Archiwum Akt Nowych i pan Mariusz Olczak jako osoba, która się opiekuje tymże depozytem. W ostatnim czasie, to znaczy konkretnie w lipcu 2011 roku, zrobiliśmy pierwsze takie podsumowanie posiadanych zasobów i na tej naszej liście Komitetu dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów mamy imiennie liczbę 2069 Polaków ratujących Żydów, w tym, ponieważ było to wykonywane również w ramach projektu Indeks. W związku z tym wyliczyliśmy również te osoby, które podlegały różnorodnym represjom. To są 323 osoby spośród tych właśnie ponad 2000 osób, nazwisk, które znajdują się na liście naszego komitetu. To wszystko powoduje, że można stwierdzić jednoznacznie, iż wydaje się nam przynajmniej, że jesteśmy w miarę solidnie przygotowani do tego, żeby włączyć się merytorycznie do prac nad tymże pomnikiem i bardzo liczę na to jako przewodniczący Komisji Historycznej Komitetu dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów, że staniemy się komisją zatwierdzoną przez Radę Pamięci Walki, Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa. Tutaj jest reprezentant pan Adam Siwek, którego bardzo serdecznie witam, od lat współpracujący z komitetem i bardzo, bardzo nam pomagający, za co w tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję i osobiście, i myślę, że w imieniu całego naszego komitetu, bo chcę to podkreślić, współpraca z Radą Ochrony jest bardzo dobra, zarówno za czasów świętej pamięci Andrzeja Przewoźnika, z którym mieliśmy jako komitet doskonałe relacje, i podobnie się dzieje i w tej chwili z obecnym sekretarzem generalnym Rady, czyli panem Andrzejem Krzysztofem Kunertem, i jego pracownikami mamy bardzo dobre relacje. Tak więc podsumowując, komitet i jego komisja historyczna ma nadzieję, że nie tylko pozostanie w pamięci państwa jako inicjator budowy tegoż pomnika, ale także jako merytoryczny, czynna instytucja, która włączy się w opracowanie pomnika, jego przede wszystkim imiennych tabliczek, które tam się znajdą, jak i tej części pomnika, na której powinny się znaleźć wyryte z nazwy instytucji polskich, Polskiego Państwa Podziemnego i Kościoła Katolickiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie inżynierze, teraz pana rola. Teraz moja. Proszę państwa, zostałem dokooptowany do komitetu w momencie, kiedy przedłużały się nasze starania o to, żeby powstał ten pomnik, a z drugiej strony osobiście miałem za sobą doświadczenie budowy pomnika o węższej liczbie bohaterów, bo pomnika odznaczonych przez Izraelski Instytut Yad Vashem, czyli pomnika sprawiedliwych, polskich sprawiedliwych w Łodzi, który powstał z inicjatywy prezydenta Kropiwnickiego równolegle z pomnikiem zagłady ostatniego getta w Europie. Getto łódzkie upadło wtedy, kiedy upadało powstanie warszawskie. W związku z tym miałem pewne praktyczne właśnie inżynierskie i artystyczne doświadczenie, jakiego typu problemy napotka tutaj budowa tego monumentu przy Kościele Wszystkich Świętych. Chciałem pokrótce omówić, jaki jest obszar, który jest przedmiotem konkursu, ponieważ my w komitecie długo o tym dyskutowaliśmy i poprzedni, jak i obecny proboszcz brał w tym też udział. No, po pierwsze, to miejsce istnieje w literaturze historycznej i pamiętnikarskiej jako miejsce naznaczone nie tylko przez sąsiedztwo z gettem, przez to, że kościół leżył na granicy getta i dzielnicy aryjskiej,
ale przez udział właśnie księdza prałata Marcelego Godlewskiego i przez to, że choćby we wspomnieniach i dzienniku Korczaka znajdujemy to takie sformułowanie i wspomnienia o tym, jak jego dzieci z jego sierocińca bawiły się tutaj w tym ogrodzie, bo na to im pozwalano, a to był jedyny skrawek zieleni, który w ogóle ocalał na terenie przygettowym. Chcę powiedzieć, że mieliśmy tu poważny problem, jak zmieścić tę ilość nazwisk, ponieważ chodzi o to, żeby ci bohaterowie wyszli z anonimowości, żeby to były tabliczki imienne. Ich ilość jest ogromna. Trzeba się liczyć z tym, że to jest około 10 tysięcy nazwisk, mówię o rzędzie wielkości, że one muszą być uszeregowane, żeby ludzie je mogli odnaleźć. Muszą być uszeregowane alfabetycznie, muszą być tam miejsca dla tych, którzy pojawiają się. Przy czym powiem, że nawet jeżeli, jak było w przypadku łódzkim, do którego wrócę na moment jeszcze, kiedy wydaje się, że już skonfrontowaliśmy wszystkie źródła, i polskie, i izraelskie, to nagle okazuje się, że świętej pamięci prezydent Kaczyński miał wręczać medal i w ostatniej chwili się okazało, że zginął ojciec, który ratował Żydów, i według dokumentów izraelskich zginęli też dwaj jego synowie. Tymczasem okazało się, że jeden z tych synów właśnie przeżył. Nie potrafię w tej chwili powiedzieć jak, i właśnie jemu prezydent Kaczyński wręczał medal Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Więc po prostu ta konfrontacja z różnych stron i konfrontacja różnych źródeł, o czym mówił profesor Jan Żadyn, jest absolutnie obowiązkiem. Są też przypadki, takie jak choćby słynnej postaci Sławika, że ci, których uratował, zapamiętali go jako Słowika. W związku z tym długo on nie znalazł się, mimo że zawdzięczamy mu uratowanie kilku tysięcy polsko-żydowskich dzieci na Węgrzech, to on w ogóle jakby wypadł z listy Yad Vashem na długie lata. W ogóle nie rozważano go. Potem sobie o nim niektórzy z tych, którzy uratowali się, przypomnieli. Wracam teraz do tego, do tej ścisłej, merytorycznego problemu konkursu. Otóż z jednej strony mamy granicę dwóch sfer, mamy sakrum i profanum, mamy przestrzeń publiczną miasta świecką przed kościołem, obok kościoła, obok muru kościoła, paradoksalnie właściwie na osi Pałacu Kultury, tej uliczki wzdłuż, przy której się parkuje, a z drugiej strony mamy arkadę kościoła, która szczególnie w tym szczytowym, tym szczycie, tej arkadzie, która jest zaślepiona, jest niesłychanie eksponowana w widoku od ulicy Zielnej i od ulicy Bagno. I dlatego jest taka sugestia wyraźna i najpierw jako komitetu, a teraz już sformułowana w warunkach konkursu, żeby to jest optymalne miejsce do umieszczenia tego akcentu głównego, czy tego głównego napisu. Ale oprócz tego jest to ten plac, gdy stoimy na wprost kościoła, po lewej stronie frontonu świątyni. Ponieważ jest to największa warszawska świątynia katolicka, jest rzeczą bardzo ważną, żeby z jednej strony pomnik z nią korespondował w skali i w pewnej materialności swojej, a z drugiej strony, żeby nie próbował dominować, a jakoś z nią współżył. Na to nakłada się też kwestia użytkowania tej przestrzeni, dlatego wyraźnie jest, Kościół wykonał tu pewien ruch i do tyłu, i wstecz, to znaczy, żeby kratę, która oddziela arkadę lewą, patrząc na wprost świątyni, będąc na wprost świątyni, oddziela od dziedzińca kościelnego, żeby tę kratę przesunąć w głąb i żeby arkady stały się też miejscem, który służy do zorganizowania tego monumentu. Czyli z jednej strony chodzi o to, żeby te sfery zachowały pełną autonomię i żeby Kościół mógł czuć się w pełni gospodarzem na swoim terenie, ale żeby i symbolicznie, i w sposobie użytkowania jednocześnie to była przestrzeń pomiędzy tą sferą oddziaływania tego pomnika, który jest tematem konkursu, a dominium Kościoła. W dodatku w tych dolnych częściach, w dolnych partiach kościoła, gdzie właśnie ukrywali się ci Żydzi szmuglowani z getta, ma powstać ścieżka edukacyjna. Zatem z jednej strony chodzi o to, żeby i instytucje państwa podziemnego, i kościoła katolickiego były w jakiś sposób wyróżnione, bo nie są w ten sposób wyróżnione na innych poświęconych tej problematyce w Polsce czy poza Polską
monumentach, a z drugiej strony, żeby pojedynczy człowiek, rodzina, jak choćby słynna rodzina Ulmów, która położyła głowę wraz z dziećmi, nawet dzieckiem nienarodzonym, ratując dwie rodziny żydowskie, żeby to było w jakiś sposób też opisane, czyli żeby ta narracja pomnika nie była kompletnie, wyszła z tej anonimowości i jakoś obrazowała widzom to, co miało miejsce, to znaczy istotę tej grozy, istotę tego ryzyka. Konkurs ma być rozstrzygnięty w lutym. Projektant, który wygra, ma w ciągu 6 miesięcy przygotować dokumentację, no a z drugiej strony Komitet Historyczny, Komisja Historyczna musi dobiec z finalną listą i z uporządkowaniem tego materiału historycznego, o czym mówił profesor Żaryn. Więc jest to wielkie wyzwanie, ponieważ otoczenie jest już w ogromnym stopniu uporządkowane. Na naszych oczach bardzo się zmienia, choćby przez powstanie wieżowca Kosmopolitan. Z drugiej strony Kościół podlega właśnie renowacji i jego sygnaturka na jednej z wież. Słowem, to jest miejsce, które pomnik dopełni. Czyli kontekst jest już w ogromnym stopniu zdefiniowany. Tekst historyczny znany z licznych przekazów i teraz trzeba dla tych treści znaleźć właściwą formę, która nie będzie nachalna, ale też nie będzie, co zdarza się w wielu warszawskich pomnikach, zdominowana przez reklamy, ruch uliczny i codzienne wydarzenia. Czyli chodzi o to, jak po stronie publicznej, świeckiej określić i nawiązać do tego sakrum, w którym właśnie dzisiaj dzięki gościnności księdza proboszcza się znajdujemy. Dziękuję bardzo. Jeżeli będą jakieś pytania, jestem gotów oczywiście na nie odpowiadać. Wraz z księdzem proboszczem Walędzikiem będziemy reprezentować komitet w jury konkursowym. Proszę bardzo, jeżeli Państwo mają pytania, czas nieograniczony, bardzo proszę. Proszę Pani, jak Pani wyjdzie na zewnątrz i stanie przed kościołem od frontu, to po lewej stronie jest taki duży kwadratowy, no prawie kwadratowy placyk, nieco odsunięty od ogrodzenia kościoła i to jest to główne miejsce, ale oczywiście to jest główne miejsce, ale tak jak Pan inżynier Czesław Bielecki powiedział, tam będzie wykorzystanych wiele elementów poza tym placem. Nie wiem, czy Pan chciałby... To jest boczna fasada kościoła wzdłuż tej uliczki, która prowadzi w stronę Świętokrzyskiej i ten placyk, o którym mówił pan profesor Strzembosz, czyli szukaliśmy takiego miejsca i to jest wzdłuż ogrodzenia kościoła, które może być zastąpione takim murem memorialnym. Podkreślam, że po to, żeby zmieścić tabliczki od pewnej wysokości nie wyżej niż do 3 metrów, potrzebne są po prostu dziesiątki metrów bieżących takiego muru, żeby zmieścić tabliczki o pewnym poziomie czytelności. To jest doświadczenie właśnie z dotychczasowych prób zmierzenia się z tym tematem. To jest ogromna liczba nazwisk. Możecie Państwo sobie to z grubsza wyobrazić, myśląc o pracy księdza Niedzielaka i tabliczkach, które znajdują się na cokole kościoła Karola Boromeusza na Powązkach. To jest po prostu bardzo długa linia, mur memorialny. Albo inne porównanie, ten mur, który jest przy ścianie memorialnej, przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Słowem, tu jest element liniowy, a jest też jakiś element, który będzie musiał być akcentem wprowadzającym. Tu sugerujemy, żeby wykorzystać w tym celu boczną fasadę tej arkady lewej kościoła, stojąc na wprost. Czyli stojąc jeszcze raz na wprost kościoła, widzimy po lewej jego stronie od schodu, widzimy ten placyk, który powinien mieścić łącznie z arkadami, powinien wprowadzać do tego monumentu i potem ogrodzenie kościoła idące w głąb w kierunku, wstrzymuje się przed dookreśleniem Pałacu Kultury w Wole Świętokrzyskiej. I to jest ten mur prowadzący w głąb, który ma kilkadziesiąt metrów, który może być używany po obu stronach. I dziedziniec kościoła i fasada w tym miejscu, ślepa kościoła bez okien, może też być przedmiotem jakichś działań rzeźbiarskich i architektonicznych. Proszę bardzo.
Proszę bardzo. Słucham? Finansować będzie miasto i rada, którą reprezentuje pan naczelnik, rada kierowana przez Andrzeja Kunerta. Proszę bardzo. Proszę bardzo, proszę bardzo, gdyby pani głośniej mówiła. Ile będzie kosztować budowa pomnika? Ile będzie kosztować? To pewnie pan naczelnik więcej na ten temat może powiedzieć. Szanowni Państwo, ja może rozwinę tę kwestię finansowania i samej realizacji pomnika, ponieważ Komitet Społeczny zgłosił ideę budowy upamiętnienia i otrzymał wsparcie od Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa. Na początku wsparcie takie związane z przebrnięciem przez pewne procedury, których ukoronowaniem była uchwała Rady Miasta lokalizująca ten pomnik na placu Grzybowskim przy świątyni, w której się znajdujemy, i Rada Ochrony Pamięci podpisała odpowiednie porozumienie z władzami miasta Warszawy. Na podstawie tego porozumienia wspólnie realizujemy z miastem konkurs. Tu szczęśliwie miasto wzięło na siebie wszelkie działania formalne, czyli właśnie ogłoszenie, przeprowadzenie konkursu. My współfinansujemy koszty konkursu w zakresie nagród. Natomiast w dalszej perspektywie oczywiście wspólnie z miastem finansujemy już budowę pomnika. No, na tym etapie możemy mówić o jakichś bardzo przybliżonych szacunkach. Wiadomo, koszty będzie determinował projekt. Projekty mogą być przeróżne. Mamy nadzieję, że będą bardzo ciekawe propozycje, no ale tutaj rozrzut kosztów może być bardzo duży. Na pewno możemy mówić tutaj o poziomie około 2 milionów złotych, ale to jest, jak mówię, bardzo szacunkowa kwota. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Czyżby ta cisza wskazywała na to, żeśmy Państwa wyczerpali albo wyczerpali temat? Bardzo proszę. Jeżeli nie, no to serdecznie, serdecznie Państwu dziękuję za tak liczne przybycie. No i oczekujemy efektów naszej konferencji w postaci informacji, która, mam nadzieję, przebije się, powiem nieskromnie, na całą Polskę, a może na całą Europę. Serdecznie, serdecznie Państwu dziękuję.